Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do LEGO City. Dziś mamy taki fajny magazynik. Bardzo mi się spodobało plakaty i tutaj ta kopara. Tak mi się spodobała, że wiecie co? Myślę, że jeśli uda mi się znaleźć instrukcję. O właśnie, mamy instrukcję. Instrukcja jest, widzę, bardzo prosta, więc powinno to szybciutko być zrobione. Zaczynamy od właśnie od składania tej kopary. Dobra, bierzemy to. Tutaj instrukcję. Tutaj edycja limitowana, jak widzicie. Więc myślę, że tego za dużo nie będzie. Myślę, że takich egzemplarzy nie powinno iść kupić na przykład tych limitowanych na stronie LEGO czy coś takiego. Edycja limitowana nie ma, dziękuję, do widzenia, nie kupiłeś, nie dostaniesz. Tak powinno być, nie? Mi się wydaje. Dobra, mamy tu tego troszkę tych klocków wysutych, więc na pewno tutaj mamy koła, tutaj mamy felgi, o, następne, tutaj mamy oponki, jakie duże oponki, fajne. Tutaj mamy oponki, jaka łycha elegancka. Czuję, że mi to mały za chwilę urwie, ale no nic nie poradzimy na to. Dobra, ja montuję podwozie i zobaczymy, jak to wyjdzie. No to jestem na etapie składania. Mamy koła. Mamy tutaj kawałek podwozia, czyli tego dołu. Więc to na pewno ma być tutaj. I to na pewno ma być tutaj. Tak jakoś szczepione, coś takiego. O, jest taka mała kopara. To ma być tutaj z przodu zamontowane. Klikło. Nie chcę nam tutaj kliknąć. Dobra, to ma być tutaj z przodu. No i kierownica, jak się nie mylę, ma być tutaj zamontowana. Tak. Tutaj ma być kierownica. Dobra. Ludka mamy takiego dosyć fajnego. Dosyć fajny ludeczek. No i łycha, bo nam to odpada. Zaraz sobie to zamontuję mocniej, żeby mi się to trzymało wszystko. No i popatrzcie, jak się to prezentuje. Za samej wystarczy ta łycha, mi wystarczy i tutaj to mocowanie. I możecie zrobić mega dużą koparkę. No tu jest taka mała, bo to jest mała koparyczka. Ale jak zrobicie większy podkład, obudujecie ją troszkę, to naprawdę mega koparę można z tego zrobić, no. Mając tylko tą łychę i w sumie jakieś koła. I super, super, super dacie radę zrobić. Tu jest taka prosta. Ja naprawdę to mi się podoba. Muszę poszukać i sobie tego więcej zamówić, bo ta kopara mi się podoba. I zrobić kilkanaście różnych kopar, gdzie na pewno zobaczycie kiedyś filmik, jak tylko uda mi się zdobyć więcej tych egzemplarzy z tymi koparami. To zrobię naprawdę całym, co najmniej ze trzy, myślę, takie sobie spróbuję zamówić. Jak się mi uda, to sobie zamówię i będziemy mieć te kopary. No, dobra, jedziemy. Tutaj można zbierać różne rzeczy. Parkujemy tam. No i przechodzimy do tej naszej gazetki, bo jeszcześmy nic nie obejrzeli w tej naszej gazetce. I nie wiemy, co tu w ogóle jest. Znów się muszę przedstawić, bo jak widzicie, słońce mi z okna tutaj tak pada akurat i troszkę się tutaj tak odbija, no ale sorka za to, no ale tak, takie mam warunki, więc tak, tak musi to wyglądać. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś różne, patrzę, gdzie są jakieś fajne właśnie o tych koparach czy coś, żeby były jeszcze jakieś inne, ale tutaj nie ma, tu jest ta instrukcja. O, nie uciekaj. O, tutaj jest, widzicie, inna kopara. Ja mam kopary, ale z innych klocków. Nie z Lego, tylko z innych klocków. Też wam je pokażę. Myślę, że będą pasować nawet do tego, bo są podobnych kolorów. Będzie fajny zestawik. Idziemy dalej. Tutaj mamy klocki. A tu to jest ninja jakiś taki. Takimi walczącymi, no. To jest nowy egzemplarz. Co tutaj mamy dalej? Tutaj połamany z kwiatkami. Komiks.
Dobra, idziemy dalej. Czy my co tu jeszcze ciekawego znajdziemy? O, tu mi się podoba. Patrzcie, widzicie, ta łycha zastosowana do traktorka, tylko tutaj takie mocowanie jest inne. Takie mocowanie inne. Tu jest ładne autko. Zbierz, tu jest tyle klocków, tu jest tyle klocków, a tu nawet ile klocków. Widzicie, o, tu jest taka ładowara zrobiona, taczka. I tak jest z samolotem, no eleganckie. Tu będzie już dużo, 281 klocków. Więc fajne, fajne. Co mamy dalej? Tutaj ten traktorek pracuje. Komiksy, o, z wiertarą. Różne narzędzia właśnie też idzie kupić do ludków i sobie zamontować. Tutaj chyba mamy plakacik. Patrzę. O, jaki chopek, jaki chopek. Patrzcie, jaki chopek. Ładny z kluczami chopek. Ładny chopek z kluczami. A z drugiej strony plakatu, z drugiej strony jest chyba kopara. Z drugiej strony jest chyba kopara. Tak, jest na koparze. Dobrze, wymontujemy sobie go. Wymontowaliśmy sobie ten plakat i zobaczmy. O, patrzcie, tu jest te samoloty i ta kopara. No, tu jest fajny. Ten jest też fajny. Myślę, że ten się będzie tutaj synowi podobał, że mu go powiesimy na ścianę. To jest elegancki plakacik. Tutaj zamów prenumeratę. Zobaczymy, co tu jest. Czekajcie. Zobaczymy, co jest fajnego. Tutaj jest rekinem. Tutaj jest jakiś pływający. Tutaj jest. No co to szaleje? Tutaj jest jakiś. To jest ten kład? Nie. Tu jest motorek, tu jest policjant. Tu jest jakiś pływający helikopter i tu jest ta kopara. Więc mam tylko jedno z tego. No dobrze, musielibyśmy się wziąć za to, żeby tego więcej zgromadzić. Bo ja mam tylko jedno z tego. No a tym więcej, tym lepiej, nie? Dobra, idziemy tutaj dalej. Się nam tutaj coraz jaśniej robi. Zobaczmy, co tutaj mamy w tym komiksie. Coś takiego. Dobra, troszkę mi się obraz przyciemnił, bo za jasność my tutaj mieli, więc trzeba było troszkę ściemnić. Zobaczcie, tutaj komiks, ale ten samolot też wygląda fajnie. Nie jest taki duży, ale fajnie wygląda. Co to, frytki i ta kopara ładuje? Bo kukurydzę jakąś, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jedziemy z tym dalej, co tutaj mamy. A to chyba frytki jakieś. No, komiks taki fajny, kolorowy. Choć nie wiem, o co w nim chodzi, ale bo nie patrzyłem w sumie. Tutaj mamy jakieś te. Tutaj mamy rysunki. Tak, mamy rysunki. Hehe, jaka śmiernica. Fajne rysunki mamy. Dobra, co jest dalej? Tutaj mamy ten. Tutaj mamy magazyn. O, ten magazyn, to już też mam. To też zobaczycie na pewno we filmiku, bo ten magazyn też mam. I co mamy dalej? Zobacz jeszcze więcej. Tu jest. A tu są te Star Warsy. To i te odkrywcy. Coś takiego. A tutaj co mamy? Aha, Star Warsy. I tutaj jest minifigurka. To tego egzemplarzu akurat nie mam. No i tak. Myślę, że gazetka fajna. No, ciekawa właśnie jest ta kopara. Ciekawa jest ta kopara. Myślę, że jest fajna ta kopara. Mi się podoba. I jako tako się podoba. No, do jeżdżenia elegancko można się pobawić. Więc myślę, że super, super. No i tak, no co tu więcej gadać? Nie ma co więcej gadać. Jak się Wam filmik podobał, łapka w górę, komentarz zostawcie pod filmem. No i wyczekujcie następnych odcineczków. Na pewno jeszcze jakieś zestawy będą. Do zobaczenia. Cześć Wam.